promesa dzisiaj odebrana z rąk ministra Stanisława Huskowskiego opiewa na kwotę 4 milionów złotych. Będzie wykorzystana na zadania, które zostały wymienione w naszym zapotrzebowaniu wysłanym do ministra administracji i cyfryzacji. Kwota ta jest nie wypełnia w 100% kwoty, którą żeśmy wnioskowali, bo to prawie 11 milionów. Zapotrzebowanie nasze było na odbudowę dróg zniszczonych w wyniku powodzi. Będziemy starać się, to wszystko będzie zależało od przetargów, które zostaną ogłoszone i jakie kwoty tam padną, ale będziemy starać się zrealizować dwa pierwsze zadania, czyli droga Kościuszki, ulica Kościuszki w Kamiennej Górze oraz drugi etap odcinka drogi Kamienna Góra Krzeszów. Czy na pewno nam nie wystarczy na całe zadania te dwa w 100%, ale zawsze coś będziemy starać się podzielić to na etapy następne, żeby wykorzystać promes. Dzisiaj po wręczeniu promes byłam na rozmowach właśnie w zakresie możliwości zwiększenia tej promesy. Uzyskałam informację, że w miesiącu maju województwo dolnośląskie, które w sposób szczególny jest narażone na tego typu zdarzenia, ma być jeszcze raz wspomożone kwotą na usuwanie tych skutków z lat ubiegłych. Do tej pory czekaliśmy cały czas na wymianę całej infrastruktury podziemnej. Dlatego nie była Kościuszki robiona ani w tamtym roku, ani dwa lata temu, bo gestorzy sieci jeszcze nie zdążyli powymieniać na nową infrastrukturę. Szkoda było po prostu położyć nawierzchnię, odbudowywać nawierzchnię asfaltową, która byłaby narażona na ponowne ingerencje właśnie służb przy awariach tej infrastruktury. Wszyscy gestorzy sieci w tamtym roku zaczęli już wymianę tej sieci. W tym roku jeszcze wodociągi kamiennogórskie mają skończyć te najbardziej newralgiczne odcinki do wymiany, żeby nie trzeba było tej drogi po wykonaniu rozkopywać.